Z nami jest Igor Jakubowski przed walką półfinałową w turnieju kategorii Cruiser Rocky Boxing Night. Pytanie, jak forma? W jak najlepszym porządku. Akurat o wiele rzeczy możesz pytać, show mnie, czy wszystko dobrze, ale z formą jest super. Jest gitara. No wróciłeś do korzeni, tak, do swojego starego trenera, zaszyłeś się w Koninie. Twoje przygotowania wyglądały zupełnie inaczej niż do walk, które miałeś do tej pory. No tak, dowiedziałem, że jedyną słuszną decyzją, która w tym momencie jest, żeby przygotować się na 100% i wrócić do swojego starego boksowania, jest to, żeby wejść w ten rygor treningu trenera Andrzeja Gońskiego i Wojka Nowińskiego, więc wszedłem w ten rygor. Pierwszy miesiąc był ciężki, po pierwszym miesiącu były jeszcze kolejne dwa, które już były lżejsze i były dla mnie przyjemnością, więc jestem przygotowany, jestem naładowany. Waga zrobiona poniżej limitu kilogram, nawet na ostatnim ważeniu, więc wszystko. Więc wszystko jest w jak najlepszym porządku. Kolega z zespołu widzę tam wspiera cały czas. Tak, Juri sparring partner, sparowaliśmy z Jurim i mieliśmy trzy sparingi ze sobą w międzyczasie, więc też jak gdyby ma tutaj duży wkład po prostu w moje przygotowanie. Nie, wszystko poszło tak jak powinno iść i no mówię, jestem spokojny, nie mam się za bardzo o to przejmować. Oprócz Juriego Kalejki, z kim jeszcze sparowałeś, przygotowując się do tej walki? Sparowałem z Bartkiem Krasuskim, jest to zawodnik, z którym boksowaliśmy w 2015 chyba roku, finał Mistrzostw Polski. Zawodnik z Lublina, który zresztą zna tam chłopaków z Lublina, bo trenował tam długi czas, więc dostałem sporo wskazówek, o których zresztą wiedziałem, no ale gdzieś tam jeszcze utwierdziłem się w swoich przekonaniach. Więc on mi też pomagało mi bardzo dużo, wielu zawodników, bo byli zawodnicy brązowi, medaliści Mistrzostw Polski, ćwierćfinaliści Mistrzostw Polski boksu olimpijskiego. Wielu z tych chłopaków byli zawodnicy z kickboxingu, więc naprawdę przewinęło się ich sporo. Ta technika, bo to nie były tylko sparingi, była też gdzieś tam technika, były takie sparingi zadaniowe, więc to miałem tak naprawdę przekrój każdego zawodnika, na jakiego mógłbym trafić w ringu. No twoje walki do tej pory to taki typowy ringowy roller coaster, tak? Gdzieś tam coś się nie udało z tym Bleśnikiem, później zdecydowane zwycięstwo nad Wodarczykiem. No i teraz mamy tą walkę półfinałową, tak? Powiedz mi, jak ty oceniasz w ogóle swojego rywala? Coś wiesz na temat jego boksu? No bo też ma jakąś tam karierę amatorską, jedną walkę zawodową. Co na ten temat możesz powiedzieć? Nie wiem. No nie wiem, wiesz, ja nigdy nie skupiałem się nad tym, nad zawodnikami, z którymi boksuję. Jechałem na Mistrzostwa Europy, boksowałem z Mistrzem Europy, drugą walkę z brązowym medalistą Mistrzostw Europy. Jak ja miałbym się spuszczać nad tym, z kim boksuję na drugi dzień i oglądać milion walk, to by mi brakło czasu na to. Czyli nie wizualizujesz sobie po prostu przeciwnika, robisz powrót, wchodzisz do ringu, robisz robotę, dopasowuję, tak? się do zawodnika w ringu, na co on to co on będzie chciał robić w ringu, ja się do tego dostosuję. Jestem pewny, że nie jest w stanie mnie za bardzo niczym zaskoczyć. Tutaj wszyscy eksperci od boksu podkreślają, że tutaj Kalinowski prawdopodobnie zaatakuje mocno od samego początku, tak? Jest z Lublina, od trenera Maciejewskiego, sparuje z Michałem Soczyńskim, który właśnie taki ma styl, tak? Tutaj się wszyscy spodziewają takiego frontalnego ataku, tak naprawdę od pierwszego gongu. Niech atakuje, no to co? Niech atakuje, no mówię, każdy ma jakiś plan na walkę, dopóki pierwszy raz nie dostanie w łeb, nie? Więc tyle, no co mówię, dostosuję się, dopasuję się, to co będzie trzeba boksować, to będę boksował. Mam plan, mamy z trenerem jakąś taktykę, nie jakąś, a myślę, że dobrą taktykę, więc tyle, no. Mówię, ja działam raczej freestyle'owo, nie będę tutaj po pierwsze ujawniał jakichś planów taktycznych, bo nie ma to sensu, po drugie konkretnego jednego takiego sprecyzowanego nie ma, jest, będę się wpasowywał w dany moment. Tam przeglądając twoje social media, dużo kibiców pyta o twoją walkę w MMA, wiadomo, ty miałeś wcześniej epizod w Big Brotherze, jesteś pewnego rodzaju oczywiście zawodowym sportowcem z krwi i kości, ale też gdzieś tam odbierany jako celebryta, czy ty w ogóle się widzisz w takiej formule, no bo dużo jest plotek na ten temat, tak, dużo jest teraz tych federacji różnych, mniej sportowych, bardziej sportowych, jakichś ekstremalnych, typu Federacja Marcina Najmana, troszkę bardziej sportowych. Kurwa, Marcin. No nie pytam się ciebie, czy widzisz się w walce z psychotropem. Albo ścikiem. Nie, wiesz, to słuchaj, jeżeli chodzi o MMA, no to tak naprawdę ja jestem, można, w 100% freakfighterem. Ja miałem gdzieś tam pół roku, liznąłem MMA u Mirka Ognińskiego i co prawda, którego serdecznie pozdrawiam, co prawda sparowałem z zawodnikami i to klasy naprawdę dobrej, bo Michał Pasternak, Michał Oleksiejczuk, Paweł Trybała,
Minda i tak dalej. No, no przekrytych zawodników było dużych, którzy naprawdę na wysokim poziomie gdzieś tam walczą i to nie tylko w Polsce, ale, ale dopóki była stójka, było fajnie, zaczynał się barter i zaczynały się kłopoty, kombinowanie, więc ja mówię, jeżeli będzie jakaś tam możliwość, będzie jakakolwiek propozycja, to ja będę rozważał w ogóle możliwość wystąpienia w czymś takim. Nie mówię, nie, no ja bawię się sportem, dla mnie sport jest zabawą, ja pieniądze zarabiam gdzie indziej i dla mnie boks, mówię, to jest pasja, a nie tylko boks, no bo jeżeli wchodzę w boks i boksuję, to dlaczego mam nie zawalczyć sobie w MMA, czy nie wiem, czy w judo, jakby mnie ktoś dobrze nauczył jakichś tam chwytów. Więc nie widzę żadnych przeciwwskazań, pisze się, czy mówię, czy to jest MMA, czy jakikolwiek inny sport. Jeżeli będzie się hajs gdzieś tam zgadzał, to mogę wyskakiwać. Ostatnio Artur Szpilka usłyszał też podobne pytanie, on wyszedł z taką inicjatywą, że on chętnie by się zmierzył w MMA, ale też z liściarzem, tak? Czyli tak naprawdę, żeby zaczynali z podobnego poziomu przygotowań, tak? Czyli praktycznie od zera. No co ty na temat sądzisz, jak ty takie coś widzisz? Wiesz, pójdźmy dalej, czy widziałbyś się w takiej konfrontacji na przykład z Arturem Szpilką? Ja z każdym bym się widział, dla mnie nie ma różnicy, z kim ja bym wyszedł do ringu, no bo wiesz, w boksie zawodowym jest kurwa, przepraszam, jest, zwłaszcza w Polsce, taka mentalność, że tych zawodników się dobiera i przyjeżdża 5, 10, 15 naleśnik do Polski i każdy mówi, o ten będzie za dobry. Kiedy ja jechałem na jakiś turniej, czy był to turniej Mistrzostw Europy, Unii Europejskiej, Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, nie wiem, Stranża, tam no milion tych turniejów było różnych. To czy ktoś się mnie pytał, czy wiesz, czy ten zawodnik będzie dla mnie za mocny? Nie, no wychodziłeś do ringu i się biłeś, a nie było kalkulowania, czy ten zawodnik na ten moment kariery będzie okej, więc no w Polsce zawodnicy niestety są rozpieszczeni, w ogóle polski boks jest rozpieszczony. Ale właśnie dlatego ten boks olimpijski jest tak wysoko klasyfikowany, bo wszyscy fachowcy sobie zdają z tego sprawę, że tam nie ma tego dobierania i dlatego najbardziej tak naprawdę prestiżowe są te medale olimpijskie. No teraz widzimy, no mieliśmy wspaniałą walkę między Joshuą, tak, a Usykiem, dwóch złotych medalistów, tak? Cały stadion ludzi, tam prawie 70 tysięcy. Jednak to jest poziom. A wracając właśnie do tego niesamowitego wydarzenia, które mieliśmy okazję śledzić w ostatni weekend, coś na ten temat walki możesz powiedzieć? Zgodziły się twoje typy, jak ty obstawiałeś? No przyciąłem trochę pieniędzy, więc przystępuję tutaj do tej walki bogatszy niż byłem. To jest pierwszy na pewno plus. Byłem Czyli rozumiem, że postawiłeś na Usyka. Tak. Postawiłem na Usyka. Trochę postawiłem na niego, no byłem pewny w 120%, że wygra. Gdzieś tam szósta, siódma runda, bo gdzieś tam przyjął taką jedną bombkę Usyk gdzieś w tych granicach, to przez chwilę miałem moment zwątpienia, ale to była dosłownie, mówię ci, sekundka. A tak, no to tak naprawdę walka do jednej bramki, a gdzieś tam, nie wiem, jak obserwowałeś mnie na Instagramie, no to ja punktowałem sobie gdzieś tam po 6, 8, 10, 12 rundzie i tam chyba dwie rundy dla mnie ukradł Joshua, jedna była remisowa, wiadomo, że walka w Anglii, więc to było punktowane troszkę inaczej, no ale moim zdaniem walka do jednej bramki, co prawda, no to tak naprawdę dla jednego i dla drugiego było cały czas stąpanie po polu minowym, bo tutaj akurat bardziej ze strony Joshua, bo jak on trafi, no to wiadomo, że ma czym trafić. Ale też uważasz, że ten Joshua w tej walce był jakiś taki, jakby to powiedzieć, trochę inny, trochę bardziej zachowawczy, tak? Tu wszyscy eksperci, między innymi Janusz Pindera, podkreślają, że brakowało mu tego takiego wejścia w cios, takiego zdecydowania, pójścia za ciosem, może tak. Jak masz przed sobą punkt, którego nie możesz złapać, to ciężko jest wejść w cios. Jak ktoś do ciebie szybszy, ktoś jest cały czas za twoją ręką, ktoś non-stop wyprzedza to, co ty chcesz zrobić, to w końcu deprymujesz się i zaczynasz kombinować czegoś innego, a cały czas Usyk od pierwszej rundy trzymał prawą ręką, jak trzeba było skontrował lewą, chował się pod rękę Usyka, pod rękę Joshua. Wchodził on dobrze w cios, to nie Joshua dobrze w cios wchodził, tylko Usyk wchodził dobrze w cios, a Joshua nie mógł po prostu znaleźć recepty na to, jak widzieliście w ostatniej 12 rundzie, mało brakowało, bo tam skrócili rundę, a jeszcze Usyk skończył Joshua przed czasem. No ta końcówka była niesamowita, tak naprawdę, ta seria ciosów to oznaczała, że po prostu Usyk miałby chyba jeszcze siłę na co najmniej 5 rund, no przygotowany perfekcyjnie. Druga sprawa jest taka, że wszyscy mówią, że Usyk nie ma ciosu, a widzieliśmy początek walki, gdzie Usyk trafił i Joshua też już tańczył, więc Usyk nie ma ciosu, Joshua nie ma szczęki, to by chyba tak trzeba było sobie tłumaczyć. Oglądając takie wielkie, wspaniałe widowisko, jakie mieliśmy ostatnie okazję oglądać w Anglii, no trochę takie roztargnienie jednak przychodzi i taki trochę smutek, że ten nasz polski boks trochę ciągle jest jakimiś takimi konfliktami szargany. Teraz tutaj też Kamil Sokołowski nie mógł wystąpić, tak, z powodu nieautoryzowania tej naszej komisji. No, czy ty jakoś masz jakieś zdanie na ten temat, coś, czy jako sportowiec po prostu jesteś obok tego? Nie jestem obok tego, ale niestety w zaistniałej sytuacji nie mogę za bardzo swojego zdania
tutaj wypowiadać, no bo myślę, że wiesz, jakie mam zdanie, ale, ale dla własnych względów bezpieczeństwa, tak się wyraźmy, nie będę nic mówił. No zostawię to sobie zresztą, co zmieni tutaj moje zdanie, że ja powiem, że uważam... Ale jak promotor Krystian Karzyszka, z którym jesteś związany, no tutaj wyszedł z taką bardzo fajną inicjatywą Okrągłego Stołu, tak? Bardzo duża rzesza kibiców to poparła. Może czas najwyższy, żeby ci ludzie się jednak spotkali w końcu dla dobra sportu, dla dobra boksu, porozumieli się jakoś, tak? Żeby to wszystko miało ręce i nogi i żeby te zachodnie federacje, które tutaj też karty rozdają, no bo jednak zawodnicy też chcą być w tych rankingach, no żeby po prostu mieli to, o co walczą, to dlaczego trenują. Mamy zbyt zawisły naród, żeby wszyscy ludzie, którzy nawet deklarują się do tego, żeby usiąść przy okrągłym stole i porozmawiać na temat boksu, a raczej na temat poprawienia sytuacji w polskim boksie, na pewno nie dojadą, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, myślę, że się nie zdeklarują. Nie ma w Polsce współpracy w żaden sposób między grupą a grupą. Jest wojna telewizyjna, jest wojna między grupami, jest wojna promotorów, jest nawet wojna na tle Polskiej Unii Boksu, a Polskiego Wydziału Boksu Zawodowego, czyli dwóch tak naprawdę stowarzyszeń, które sankcjonują nasze walki. I w tym momencie tracą tylko i wyłącznie zawodnicy, za chwilę gdzieś tam będą chcieli zaboksować sobie na zawodowstwie. Tak naprawdę nie mają tej szansy rozwoju, nie mają szansy dlatego, że po pierwsze gówno nie pieniądze są płacone zawodnikom boksu zawodowego przez to, że boks zawodowy nie jest dobrze promowany, przez to, że boks zawodowy jest traktowany 4 razy gorzej niż MMA, a nawet niż jakiekolwiek inne sporty walki. Przez to, że są te wojny właśnie na płaszczyźnie promotorów, federacji i tak dalej, więc na tym mówię, tracą zawodnicy, gdzieś tam ludzie może sobie, którzy gdzieś funkcjonują w różnych grupach, na tym jakieś pieniądze zarabiają, ale no wiesz, to jest gra na krótką metę tak naprawdę. Wiele rzeczy można zrobić na krótką metę, ale jeżeli ktoś chce podnieść polski boks z kolan, no to na pewno nie w ten sposób. No miejmy nadzieję, że to wszystko jakoś znajdzie swój szczęśliwy finał i jakoś panowie się nadzieja dogadają. Matką głupi. Każda matka kocha swoje dzieci. Wszystkiego dobrego, powodzenia życzę, no i co? Dobrej walki. Również, piąteczka.